Oni bardzo logicznym narodem są, jak się gazdy zapytali, gazda, co wy najbardziej na świecie lubicie? Jakże co? Kurzyć. A zaraz pokurzenie to co lubicie? A no zaraz pokurzenie to lubię stosunki płciowe u tyłu. Ale czemu u tyłu? No bo mogę kurzyć. No jak to nie jest logiczne, to ja nie wiem, co jest logiczne na tym świecie. Znaczy, ta logika im się czasem łamie, jak tak gazda z gaździnką i psem bureckiem poszli się na wycieczkę i tak przysypało ich, nie siedzą na półce skalnej i po 6 dniach gaździnka mówi: Józek, rany błyskę. Zdechniemy z głodu, trzeba będzie burecka zjeść. Rozumiecie, głupio babo, jakby się z burecka jadła, jak burecek przyjacielem jest, dobytku nam piluje, baranów nam piluje, tak by się z burecka jadła. No ale po następnych 3 dniach gazda mówi: no nie ma co, no albo my, albo burecek. Upiekli burecka, kostki obgryźli, dziada obgryźli, kostki rzucili na ziemię, gazda tak mu się chepie po tym przejedzeniu, patrzy się na te kostki i mówi: szkoda, że tu nie ma naszego burecka, bo by się te kosteczki zjadł. No to tutaj z tą logiką to tak sobie, no ale oni za to świetnie liczą. Posłuchałem taką rozmowę z Zakopanym koło karczmy. Jak góral mówi do innego, mówi: Józek, ty widzisz, że picie alkoholu skraca życie o połowę? Widzę, pij, to jest głupoty, ty pieprzysz głupoty. No godam ci, no jak o połowę? No o połowę. No ale mi to udowodni. No dobre, ile można? No 30. No widzisz, jakbyś nie pił, to byś miał 60. Coś w tym jest. Ja od razu sobie pomyślałem, jak to dobrze, że ja tego alkoholu trochę w życiu wypiłem, bo ja bym miał ponad 130 teraz. No.